Dariusz Szpakowski, Mirosław Trzeciak. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rok i trzy dni do inauguracji Euro 2012. Nieopodal położony będący w budowie Stadion Narodowy. Dziś podstawowe pytanie, czy możemy być spokojni o polską reprezentację? Potrzebne nam jest przekonanie, że to jest rzeczywiście ta drużyna, która nam zapewni wyjście z grupy za rok i trzy dni. Potrzebne jest zwycięstwo i przekonujący styl do tego, żeby oczyściła się atmosfera wokół reprezentacji. Rywal Argentyna oczywiście nie pierwsza, nie druga, ale są tutaj zawodnicy, którzy grają na co dzień w klubach hiszpańskich, portugalskich i to w podstawowych składach. Przed momentem widzieliśmy wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Antoniego Piechniczka, a także selekcjonera Franciszka Smudę, który dowiaduje się z mediów, że być może jest to być albo nie być dla niego i tej budowanej przez niego reprezentacji. Powołał na zbliżające się Copa America trener drużyny Argentyny Sergio Batista, który zastąpił na stanowisku właśnie Diego Armando Maradona. Już niemiecki arbiter spogląda na stoper i za moment rozpoczniemy pierwszy z dwóch test meczów na rok i trzy dni przed finałami Euro 2012. Zaczynamy. Bierze jest Lewandowski. Indywidualnie Lewandowski. Lewandowski ładnie minął i faulowany. Mecz przed polem karnym, upomniany tylko Lusaki. I kapitalna akcja Roberta Lewandowskiego. Rzeczywiście urwał się dwóm zawodnikom, zrobił faul. Tego na przykład Jeleń nie umie. Nie umie ograć zawodników. A Lewandowski to jest taki ten samochód terenowy, który no wszędzie wjedzie, wszędzie się rozepnie, rzuci sobie piłkę, odważnie wejdzie między dwóch zawodników. Jelenia trzeba inaczej jednak wykorzystywać. Od razu trzeba po odbiorze piłki rzucać mu piłkę na wolne pole. Mierzejewski po ziemi. Z kłopotami, ale Gabbarini łatwo. Zawodnicy na takim poziomie nie mogą sobie pozwolić na dwa bardzo słabe spotkania, reprezentując, nosząc koszulkę takiej reprezentacji. Cristaldo. Świetna akcja. Nosząc koszulkę takiej reprezentacji, jak reprezentacja Argentyny. O takiej kulturze i o takiej historii. Tak, no na razie nie Cabral. Jesteśmy w stanie takiej płynności nabrać w tych akcjach. Ładne rozegranie teraz do Rubena. Ruben w pole karne, okazja, świetnie wychodzi Wojtek Szczęsny. Bliski pokonania piatki. Brawa dla Wojtka Szczęsnego za tę interwencję. Ale też pytanie, co robili nasi obrońcy. 21 mecz Franciszka Smudy, 7 zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek, 26 do 27 w bramkach. Ja zawsze mówię, no my gramy tylko mecze sparingowe, trudno jakieś... Lewandowski, Mierzejewski, troszkę za mocno, Mierzejewski, szansa, gol! A więc dwójkowa akcja i wreszcie bramka polskiej reprezentacji. No świetnie, że strzelamy tą bramkę, właśnie w najgorszym momencie. To jest ale potwierdzenie tej świetnej formy Adriana Mierzejewskiego, o której mówiliśmy. I co jeszcze ważne, to jest gol pierwszy jego w 11 występie w Białoczerwonych Barwach. No bardzo dobrze, takie ukoronowanie jego wspaniałego sezonu. No koszmarny błąd Fasio, zawodnika Sewilli, który miał piłkę na nodze. Ale te błędy Nigeryjczycy wykorzystywali w sposób podobny. I w nią nie trafił, tak. Ale świetnie, że pierwszy błąd wykorzystaliśmy, bo Argentyńczycy naszego błędu nie wykorzystali. No i dlatego prowadzimy, ale tak jak mówiłem, my gramy o wiele więcej niż Argentyńczycy. Oni tutaj... Murawski, Lewandowski, Mierzejewski. Ależ błąd Fasio. Myślał, że zabierze z tą piłką, ona chyba dostała jakiegoś takiego kozła. Dobrze by było, żeby ci zawodnicy wypoczęli, żeby tego wysiłku dodatkowego związanego z upałem ładnie nie było. Zaczął akcję do Piszczka, będzie szansa na dośrodkowanie Mierzejewski, Lewandowski w polu karnym, Piszczek w pole karne, Grosicki, ach, szkoda! No ale to już była akcja, po której może publiczność oklaskiwać naszą reprezentację. Tak, Kuba ruszył, zrobił przewagę, Piszczek poszedł za akcją, bo widział, że Kuba go widzi. Tymczasem Polacy, Grosicki z daleka, indywidualnie, ale broni Gabbarini. No i teraz po błędzie będzie szansa dla Argentyńczyków. Troszkę szczęścia mamy, bo poślizgnął się Cristaldo. Ale Cristaldo bardzo mi się podoba. A teraz błąd. I możemy mówić o jeszcze większym szczęściu. Być blisko siebie. Wawrzyniak z Grosickim. Grosicki z daleka. Adrian Gabbarini. Zawodnik mógł oddać strzał, także ci nasi boczni obrońcy ci bardzo dobrze wyglądają. Naprawdę jest tam dobrze ustawiony Grosicki, troszkę za plecy Grosicki, no musi to strzelić. Aj! Mirek,
Tak, tak. No, Groszek jest takim piłkarzem, który nie ma żadnego stresu. On nie boi się podejmować takich tutaj decyzji. Piatr zostawił Cristaldo. Cristaldo z daleka, ale Wojciech Szczęsny bezbłędny. I lewą stroną zdecydowane wejście Insuły. No, z mocnym postanowieniem Argentyńczycy. Wyrównania i proszę bardzo, mamy bramkę wyrównującą, strzeloną przez Rubena. Marco Ruben, rezerwowy Villarreal, chociaż kapitalne występy w pucharze wizy europejskiej. Bardzo szybki zawodnik, umie strzelać bramki. To jest właśnie takie złe wejście w mecz, brak koncentracji naszej reprezentacji. Znaczy, zobaczmy, złe dośrodkowanie. Tutaj przepchnięty pierwszy obrońca i drugi zawodnik zbyt daleko. Tak, tu Jodłowiec. Tutaj był Kamil Grosicki, który dał się przepchnąć zawodnikowi Villarrealu. Obrożek na pewno nie będzie grał na pozycji Grosickiego. Może Lewandowski zostanie cofnięty. Jak mówiłem, zagrał 4 mecze ostatnio, strzelił w lidze tureckiej w Trabzonsporze walczącym o mistrzostwo, przegrali różnicą bramek Fenerbahce. Paweł Brożek, którego w tarczy ostatnio widzieliśmy w meczu z Bośnią i Hercegowiną, w której strzelił wtedy też 2 gole z zróżnicowanym 2-2. Wojtkowiak, Brożek, ładnie zgrał, Mierzejewski już jest na boisku, wszystko w porządku, ładne takie zagranie Lewandowskiego na wolne pole, Mierzejewski szybko, w środku jest Brożek, Mierzejewski, druga bramka Mierzejewskiego, chciał, próbował, ale nie udało się. Wybronił Gabbarini, ale to już była ładna akcja na dużej szybkości z rozmachem polskiej ekipy. Tak, te kąty nam leżą, widać. No bardzo dobrze, prowadzimy dość długi atak pozycyjny i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Niewespalonego, Brożek, 2-1. Kapitalnie, że bramkę strzela Brożek, bo on ma zimną krew w wykończeniu. On lepiej wykańcza niż Lewandowski, bo Lewandowski tak dużo pracuje, że najczęściej wykańcza zmęczony. Brożek to jest ten sęp, ten tul pola karnego. On jest zawsze świeży do tego, żeby zadać ten decydujący cios i no, odzyskujemy piłkarza, który ma gola. Tak. Odzyskujemy kolejnego piłkarza, który może nam dać gola. Mówiłem o tym, że Brożek został podstawowym zawodnikiem, jeśli chodzi o tę trójkę występującą w drużynie wicemistrza Turcji, że jest bramkostrzelny, to wiedzieliśmy, bo Brożek zdobywa swojego 6. gola w 24. meczu w reprezentacji Polski. A Batista zmienia Cabrala. Brożek, Mierzejewski, Brożek. Ładne przejście Brożka, szansa na 3-1. Czeka Mierzejewski, Błaszczykowski. No, była tam ręka, ale blisko całej akcji. Odprowadził ze spokojem Wojtek Szczęsny tę piłkę po strzale Belusiego. Świetnie Dudka na wolne pole. Bardzo dobry ruch. Już tam środkiem idzie Brożek. Czeka Dudka z dośrodkowaniem do Brożka. Zamyka to Brożek, ale ciężko było czyściej i lepiej uderzyć. Interweniował tutaj Jodłowiec. Tak, on się czuje świetnie w takiej walce, on jest niezwykle silny. I teraz szansa, gdyby przechwycił tę piłkę Brożek. Brożek zawsze jest, gdzie tam piłka spada, on czuje ten moment, tak, kiedy tam jest na maszynie, których piłka szuka, prawda? Tak, być może to zawodnicy, których czasami nie widać dłużej, ale oni nie przegapią żadnej sytuacji. Podziękowanie dla Mierzejewskiego za grę, za bardzo dobry występ, za bramkę. Tak, przede wszystkim strzelił bramkę. Myślę, że on jeszcze może więcej dać w kreowaniu gry. Natomiast wchodzi Kucharczyk, który od początku Smudzie zaimponował, bo często Smuda powtarza, że chce Harpaganu, więc Michał Kucharczyk to właśnie jest taki zawodnik. Harducha, determinacja, ogromny charakter i już wielkie umiejętności jak na ten młody wiek. I bardzo przestraszył się tak Bolakiego. Ale chyba sędzia nie ukara tylko naszego zawodnika, bo to byłoby niesprawiedliwe. No właśnie, chyba na tym się to kończy. Proszę. Nie. No tu mamy to starcie, jest, obaj zawodnicy się przepychają, także nie rozumiem dlaczego. Słowna reprymenda dla Bolakiego. To jest to niesprawiedliwa decyzja. No i mamy debiutanta. Mateusz Klik. 27 meczów w Krakowi, 4 gole.
Tak, nagroda za bardzo dobry sezon. Pewnie też Smuda widzi w nim potencjał do wykonywania stałych fragmentów gry. Mówiłeś, a z tym mamy problem. Ale Krzysztof jest też taki przedstawiciel młodego pokolenia, które nie ma kompleksów, które ma pewność siebie, tę pozytywność, pozytywną pewność siebie. Nie boi się rywali, na których będzie stawiał od pierwszej minuty. Zara Franciszek Smuda i Argentyńczycy mogą mówić o pechu, bo mieli dogodną sytuację, podniesiona chorągiewka, a bliski szczęścia, choć na spalonym był Cristaldo. Minimalny, ale był, jak widzimy z tego nagrania. Tak. Haitán. Niedokładnie, spokojnie Jodłowiec. Błaszczykowski bardzo rozsądnie teraz przytrzymał piłkę i koniec meczu. A więc czekaliśmy od spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej, wygrana reprezentacji 2-1 po bramkach Adriana Mierzejewskiego i Pawła Broszka dla Argentyny Ruben. Myślę, że i zmiany, i momenty, kiedy naprawdę można było się cieszyć z gry Polaków. To nie znaczy, że mankamentów jest jeszcze sporo, ale to do Euro 2012 trzeba będzie eliminować. Myślę, że Smuda też posłuchał. Wsłuchał się gdzieś w serce i te wypowiedzi drużyny, że trzeba postawić, że trzeba zgrywać. Tak, na pewno bardzo ważna i cenna odpowiedź zespołu i trenera na sytuację, która istniała wokół reprezentacji. Na pewno teraz będzie łatwiej. Ten mecz, to zwycięstwo potrzebne było jak tlen i ten tlen ma reprezentacja. Oddaję głos do studia.